Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się dzisiaj w grze Portal 2 w 4K, podobnie jak ostatnio Ori. Znaczy jaki Ori, Hollow Knight. I tak. Dobra. Dobra. Więc tak, powiem wam szczerze. Nadal 4K, tym razem jednak już ogarnę parę spraw, więc postaram się może trochę lepiej to wszystko dopasować, żeby to lepiej wyglądało, działało i w ogóle. A póki co tak, gramy w Portala w dalszym ciągu. I powiem wam szczerze, ostatnio trochę pozastanawiałem się nad tą zagadką. Jak to rozwiązać i wygląda mi na to, że znam tu odpowiedź, właśnie taka prosta dosyć, powiem wam szczerze. Jeśli chodzi o kwestię tego, co trzeba zrobić. Więc tak. Dobra. Obym tylko dobrze tu trafił. Dobra. Teraz tak. Niebieski tam, pomarańczowy niech będzie tutaj. Zobaczmy tylko, czy jest wystarczająco blisko. Tak jest, dobra. Więc pomarańczowy tutaj, niebieski tu. Nie, dobra, jeszcze trochę. Od razu lepiej. I teraz tak, co ja tak właściwie miałbym zrobić w tym momencie, bo powiem wam szczerze, trochę nie ogarniam. Chociaż chwilę, dobra. Może zaraz ogarnę coś, okej, dobra. Dobra, powiem wam szczerze, nie przemyślałem tego do końca, chyba. Okej, pomarańczowe, co dziś niebieskie rzeczy tutaj, nie, to tutaj może, tutaj nie. A, czyli to musi być na tym na przykład. I kostką musiałbym ustawić tak, kostkę, dobra. Czyli mamy rozwiązanie, dobra. Czyli po prostu pomarańczowy póki co zmienia miejscem. Dobra, chyba to mamy. Nie było aż tak trudno, jak się spodziewałem się. Aha. Wiesz, GLaDOS, no ja się mogę zgodzić. Ale póki co, no, skupmy się może na przechodzeniu różnych rzeczy i... Może nawet ukończeniu dzisiaj Portala w 4K. No cóż. Nie wiem, czym tak się tym podniucam, skoro w sumie już trochę minęło, kiedy mam ten monitor, ale no, mniejsza. Pewnie też to jest zbędne. Ready for you, obviously. Who else would I be doing it for? No one. So, let's see here. Exit. There is no exit. Not a problem. I'll make an exit for your test. So. There, bing. Good. Perfect. On you go. I'll be honest, after you told me to turn that off, I
thought I had lost you. We're poking around for other test subjects. No luck there. Everyone's still dead. But, oh, I did find something, though. Reminds me. I've got a big surprise for you two. Seriously, look forward to it. Okej. A, dobra. Czyli tutaj jest coś takiego, dobrze, warto wiedzieć. Mhm. I teraz tak, jakie to ma zastosowanie? Dobra. Czy nie wiem, trzeba to czekać, czy jak? Żeby to pudełko spadło? No na to wygląda. Albo nie, dobra. Ja chyba jestem idiotą. Najpierw tam. I potem tak, dobra. Tak, jestem jałopem, idiotą w ogóle. Dobra. A teraz zobaczmy, co my mamy tutaj. A też podejrzewam, że to jest oczywiste, co my tu mamy. Tak. Rozdawacz farby pomarańczowej, czyli przyspieszacza. Dobra. W takim razie mamy już to. A tutaj co? A dobra, z nią to generuje właśnie ten promień cały. Dobra. Ja jestem pewnie jełupem. A mniejsza z tym, i teraz tak. Wydaje mi się, że to jest odpowiednie rozwiązanie. I chlup. I tak. Mamy już tu przyspieszacz. Czy jest jeszcze coś takiego, co by mogło się przydać? Nie wiem, ale dla bezpieczeństwa pozwólcie, że jeszcze rozleję więcej tej farby. I co? Nie wierzę w to, że naprawdę to się dzieje tak szybko. No ale proszę bardzo. Udaje mi się być już przy końcu portala. A, czyli to ma limit farby, ile można raz wylecieć. Okej, okay. Lub... Dobra, nic to nie zmieniło, więc... Co? W takim wypadku chyba najwyższa pora zszarżować i skoczyć! Nie, dobra. To jest głupi pomysł. Coś jeszcze trzeba tutaj wymyślać chyba. Wykminić, wykombinować. Co? Dobra, to jeszcze raz wracamy. Co jeszcze tak naprawdę można tutaj zrobić? Ja powiem wam szczerze, no nie widzę właśnie za bardzo niczego. Okej. Okay. Dobra, wiem już co trzeba będzie zrobić, to akurat było oczywiście teraz, już przynajmniej dla mnie. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem. Ale no, fajnie. O, jeszcze trochę. Dobra, i chlup. O, jest mała nieścisłość, ale to spokojnie. Już naprawiamy. Da. I teraz tak, mogę operować pomarańczową. Dobra, to pomarańczowa mniej więcej tam. Chociaż nie, chwila zanim to tak, pomarańczowy tutaj, niebieski tam. Bo już mi nie będzie potrzebna rozlewalnia. Tak. Więc teraz niebieski tutaj ponownie. Pomarańczowy jakoś tam. I dobra, zaraz tam ogólnie właśnie pójdziemy, ukończymy zagadkę, ale najpierw chcę sprawdzić jedną rzecz, bo mnie zastanawia, co tutaj w ogóle tak naprawdę jest. A dobra, niczego nie ma. To jest 100% stworzonko po to, żeby... No, żebym dostał promień, który mnie zaprowadzi tam. Dobra. Okej, dobra, już nie rozumiem, co trzeba zrobić. Naprawdę nie rozumiem, bo i tak to nie chce działać. Jeszcze raz to samo, super po prostu. Powiem wam całkowicie szczerze, naprawdę nie rozumiem tego, czemu są takie problemy z tym, ale... No cóż, dobra, i teraz mam nadzieję, że dobrze.
Tak, dobrze, więc szybko tak i tak. Kostka idzie ze mną. I dobra, ponownie. Najbliżej jak się da pomarańczowy. Niebieski. I proszę powiedzcie mi, że dobra, promień przepływa, więc... Chyba i w piątka działa na szybki zapis. Co prawda nie ma żadnego komunikatu, ale mam nadzieję, że działa. I dobra, ponownie, może teraz się uda. Yeah. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, ale... powiedzmy, że ta... Że mi się podoba. Dobra, nie wiem, co trzeba tak naprawdę tam zrobić, ale powiedzmy, że tak, okej. To pozwoli mi coś stamtąd przenieść tutaj. A, chwila, tylko to jest tu, cek. A, dobra. Czyli jeśli tutaj coś stoi, to przyciąga, czyli można tam sobie spokojnie pójść. Dobra. Chyba już wiem też, co trzeba będzie ogólnie zrobić z tym niebieskim. Dobra, na jakiś niebieski portal tutaj. Dobra, teraz tak. Niebieski glut tu wypluwa. Ale tylko przez chwilę. Chyba niebieski portal tu. Chyba, wiecie co, nie jest to rozwiązanie, którego potrzebuję i w sobie tutaj utknęłem teraz przez tą moją decyzję. Pewnie trzeba to rozegrać jakoś rozsądniej, mądrzej w ogóle. Ale tak. Powiedzmy, że po prostu... Nie mam pomysłu do końca, jak to zrobić. Dobra, nie. Tutaj niżej dałoby się może, gdyby było trochę białego, transportować. Niebieskie, pomarańczowe. Okej. Okay. Gdybym miał dostęp do przycisku, można byłoby fajnie naprawdę zrobić jedną rzecz. Tak teraz to niestety z tej pozycji nie wiem, jak to zrobić. No cóż, najwidoczniej po prostu muszę wskoczyć w przepaść i zacząć od nowa. Dobra, wybaczcie za to przez ten przeskok, ale jak zwykle. Inne sprawy? Dobra. Niemniej jednak skupmy się teraz na przechodzeniu wszystkiego. Powiem wam szczerze, po raz kolejny udowodniło się to, że jestem lamą, jełopem, idiotą, nie umiem w portola. Dobra, tu mam niebieski, pomarańczowy, dobra. Pokażę wam, jakie jest najłatwiejsze rozwiązanie mojego problemu. Patrzcie. Niebieskie. Mamy niebieskie. Więc teraz pokażę wam, jak rozwiązać większość moich problemów. Widzicie? To było takie oczywiste. Dobra, teraz szybko, zanim glut zderzy się ze ścianą. Dobrze. I teraz tak, potem niebieski będę musiał przerzucić gdzie indziej, jak już glut będzie tam płynął.
Dobrze. Dobrze. I będę musiał teraz pomarańczą strzelić gdziekolwiek. Dobra. Udało się. A z pewnego siostra siedzi z boku. Przywitaj się, siostra. Dzień doberek. Pewnie nie słyszeliście, ale powiedziała dzień doberek. Dzień doberek, jajeczko i goferek. Dobra. Co to daje? Okej, co mi daje? Nie wiem, czy to jest czasowe, czy trwałe. Chyba trwałe. Więc dobra. W takim wypadku wiem, co nawet zrobić, żeby to się udało. O ile to jest trwałe. A tak, więc ponownie poramaniczowe tutaj. Boing. I tak, jak będę sam. O nie, to pewnie nie to. A, niebieskie tu. Tak, to daje w ten sposób, więc to nie jest rozwiązanie. Prędzej trzeba po prostu jakiś super skok znowu zrobić, czy coś. Tak, definitywnie trzeba będzie jakiś super skok zrobić, tylko... Super skok, no... A może trzeba wykorzystać to coś, co tam się stało u nich? Nie. Tam jest przepaść. Więc super skok... Nie, nie wiem. Mówię wam szczerze, po prostu nie wiem, jak to zrobić. Bo cokolwiek tutaj trzeba zrobić, to jest raczej takie... A, jakby to nazwać? Na pewno trzeba się wystrzelić. Tylko żeby się wystrzelić, trzeba mieć wysoką... Tom, jak to się nazywa? No, wielką różnicę wysokości. A żeby to osiągnąć, to... Nie wiem, co bym musiał zrobić. Ale co by to było, nie było, raczej nie jestem w stanie tego zrobić z tej pozycji. Bo okej, promień świetlny, super, tylko... Zauważcie, że ten promień w sumie nic mi nie daje. Żeby się tam wystrzelić, potrzebowałbym czegoś więcej. Chociaż... Może to jest łatwiejsze niż się myślę. No, bardzo może być, że to jest łatwiejsze niż ja myślę. Pewnie tak. Pewnie to jest mi teraz łatwiejsze. Zrobić to sam, co robiłem wcześniej. Serio? Dobra. Tylko tym razem trzeba będzie to do tego podejść w trochę inny sposób, okej. Okay. Niebieski jest tam, pomarańczowy tam. O, szybko, szybko, szybko przycisk. Kliknij przycisk. Dobra, 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 dobra. I teraz... No dobra, wybaczcie, skalidą przerwę, ale tak. Powiem wam szczerze, mam bardzo głupi pomysł. Ale jeśli on się uda, to będzie nieźle. I zobaczymy, co się stanie, jeśli tutaj wyrzucę trochę niebieskiego gluta. Poza tym, że będę się odbijał. I tak, teraz niebieskie tu. No ale no, widać, że to nic nie da. Więc cokolwiek tutaj trzeba zrobić. Dobra. Może trzeba jakoś inaczej to zrobić. Jak to kliknę, coś się zmieni? Nie. Nie, bo wiecie, wydaje mi się, że to byłoby proste, gdybym mógł tak po prostu przelecieć, ale nie mogę. Bo to jest pod kątem. Ojeju. Nie, naprawdę, to po prostu lag mózgu mnie tutaj złapał. Bo tak... Siostra, tam nie ma białych elementów, żeby strzelić portalem. Jest pole, które blokuje takie rzeczy. No cóż. Co, siostra? Żeby spróbować tą linię. Jaką linię? Siostra... Nie da się! To jest pod kątem. I nie da się tego ruszyć. Nie no. Mogę tutaj dać, tylko że to też nic nie pomaga. Mogę sobie po prostu, no, srunąć. I teraz jestem w pułapce, która mnie zabije. Jak tylko się ruszę.
wody. Może warto zwrócić na nie uwagę. A póki co śmierć. Bo oczywiście musiałem zlamić. I pewnie wszystko od początku. Więc wiecie co, spotkamy się za chwilę, jak po prostu nadrobię zaległości w tej zagadce. A nie, dobra, nie ma zaległości. Całe szczęście. Dobra. Tylko tak, schody są, jakieś płomienie i w ogóle tylko... Tam się nawet nie dostanę do tych schodów i innych spraw tego typu. Nie ma szans po prostu. Pewnie jak zwykle przeoczam gdzieś jakąś tam podstawową rzecz, która... Gdybym ją widział, to by mi pomogło już rozwiązać wszystkie problemy. Tak, pewnie tak jest. Więc no, pozwólcie, że tym razem wyjątkowo znowu... Po prostu, jak to się nazywa, zrobimy krótką przerwę. I jak wymyślę, to po prostu się spotkamy. Dzień dobry, z tej strony największy łup wszechświata. Oto rozwiązanie bardzo, bardzo ciężkiej zagadki, która jest niemożliwa do rozwiązania. O coś takiego mi chodziło. Takie, o coś takiego mi chodziło. Okej, okej. A ty mnie nie słuchałeś. No bo ciebie się nie słucha, siostra. No i widzisz, rozwiązałbyś to szybko. Nie wiesz. Ile to zajęło? Pół godziny? Jakim ja byłem idiotą, że jak zwykle nie zauważyłem oczywistych rzeczy? No dobra, kolejna winda. No, a dziwisz, siostra, jak to cała placówka będzie długo wybuchnąć? No niestety. Teraz widzicie już naprawdę, jakie mam czopy w mózgu. Surprises. Well, only two more chambers. Dwa pomieszczenia. Okej. Co? Ale co? Nie. To już za dużo na twój umysł. O nie. Hello. This is the part where I kill you. Aha. The brainwave. There I was, smashing some steel plates together, and I thought to myself, yeah, it's deadly. But what's missing? What's missing? And I thought, lots of sharp bits welded onto the. No! Don't do that. Stand right here. Stand. Where'd you go? Come back! Come back! No, seriously, do come back, please. Come back, please. Najlepsza część. Trollowanie bota, który rządzi placówką. Co teraz? I coś zepsułem pewnie. Bo nie widzę miejsca, gdzie można portal zarzucić. W sensie... Na to? Nie, to jest lampa, na to się nie da rzucić portalu. Tak, zepsułem. Nie, nie, tak, tak. Dobra. Niestety, zepsułem. Jeśli cię tutaj odrodzi, to oznacza, że nie zepsułeś. Zepsułem, siostra. Ja już wiem, co trzeba zrobić nawet, bo zauważyłem. Zepsułem to mocno. Proszę, patrz. Widzisz, siostra, zepsułem. Let the games begin.
Okej, to jest łatwe. Boże, że trzeba tutaj tak jakoś wskoczyć. No teraz twój skill parkurowy. Chyba mój brak skilla parkurowego. No właśnie o to chodzi. Ale dobra. Ważne, siostra, że umiem. Że umiem myśleć chwilowo. Miałeś przebłyski. Chyba przebłyski pary mózgowej. Ale okej. Brawo. Tym razem mnie się udało. Jestem kokszu. Umim. Bierze brawo. Ja umim. Nagrodę kupię ci różową podusię. Bez przesady, siostra. Na co mi różowa podusia? Już bym zepsuł wszystko, co się da zepsuć? Tak, to pułapka jedyny sposób do żeby... Nie wierzę. Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, we need to learn. Anyway, new target, co się stało? Ace of four. Wiecie, co to było dziwne. Nie ogarniam. Chociaż pewnie to jest mój błąd po prostu, bo to jest easy. Oh, those were the crap turrets, weren't they? Yeah. Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, we need to learn. Anyway, okay. New turrets, not defective. Ace of fours, the best hand. Unbeatable, I would imagine. Spokojnie, siostra, wiem co zrobić. A, dobra, ja jestem lama, powinienem to od dołu robić, a nie od góry. Ryzykować, że umrę. Ale tak. Nie, dobra, od dołu nie jestem w stanie. Nie, od dołu nie jestem w stanie portala tak zarzucić. Będę dużo lamił. Mogłem to powiedzieć z medytacją. No bo teraz musisz swoje skille parkurowe włączyć, a nie mózgownic. Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, we need to learn. Anyway, new turret, not defective. Ace of fours, the best hand. Dobra. Tym razem się udało. To pa, wieżyczki, sruńcie sobie. I co teraz? A, to tam muszę posrunąć chyba też. Tak mi się wydaje. Wiecie, pewnie to będzie błąd. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plate. Stay still, please. No, mogłem trochę szybciej zrzucić. Mój błąd. Nie pomyślałem o tym aż tak szybko, ale dobra. Ważne, że ogarniam chociaż częściowo, co tu się dzieje. Co, siostra? Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plate. Stay still, please. Alright, stop moving. Oh, almost got you there, almost got you there. Dobra. To było piękne. Where'd you go? Come back, come back. Nie wracam. Jaki troll. Słuchaj, on jest rdzeniem idiotyzmu. Więc ty się, siostra, dziwisz, że on takie ma pomysły?
back there? Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, all right, no, just let a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm going to be back. Don't die until I get back. Właśnie, nie umieram, póki nie wrócę. Jak jeszcze raz. Dobra, tylko chyba wieżyczki, chyba to będzie dużo. Jeszcze chcę właśnie dużo wieżyczek i one mnie zabiją bardzo szybko. Pewnie coś z portalem trzeba będzie zrobić, ale co konkretnie, to ja nie wiem. Bo nie widzę białej części na portal. Tutaj szyby są nadal, więc to też nic nie da. Tutaj też niby są te białe ściany, ale nie jestem w stanie, powiedzmy, przez barierkę przeskoczyć. Okej, tylko co mi to daje? Dobra, siostra, już ogarniam chyba. Jeśli dobrej perspektywy to wystrzelę, będę w stanie chyba... Co, siostra? Nie wiem. Po tym? Ty. W sumie może to być dobre rozwiązanie, tylko muszę bliżej portala postawić. No. Widzisz, nie jestem aż taka głupia. No może nie jesteś. A może jesteś, tylko udajesz, że nie jesteś. No i co? No to okej, okay, nie obejrzałeś. Dobra. Nie, siostra, nie ma szans, żeby tam wstawić w ten sposób. Nie ma. Więc cokolwiek tutaj trzeba zrobić, muszę bardziej pomyśleć. To się nie skończy dobrze. Ale tam jest jeszcze druga szyna. Siostra, druga szyna jest jeszcze wyżej. Ale dobra, tym razem jak już to przeskoczę, to zrobię F5, żeby... Żeby nie gadał, tylko po prostu kolejny. Chyba, że na samym... Serio? No jasne. Co innego można było zrobić niż polować na wieżyczki przy użyciu gluta odbijającego? Właśnie za takie rzeczy, co ja kocham portala. Za takie momenty, kiedy naprawdę udaje mi się coś wymyślić, czuję, że nie jestem idiotą 100%, tylko 99%. Dobrze. To było takie oczywiste. Ale jak zwykle, nie zobaczyłem jakiegoś elementu, który jest potrzebny do poradzenia sobie z problemem. Dobra. Trochę bardziej tak. I bardziej tak, i powinno zaraz być. Piękne. Ładnie się rozwala wieżyczki? Tak. Trochę gorzej, tylko będzie chyba z powrotem, jak tak myślę. Tak. Gdzie? No. Zobacz, siostra, jak będzie łatwo wrócić? A, dobra, widzę jak. Tym razem ślepota... Na szczęście mnie nie zabiła. Więc no, jest chyba w miarę dobrze. Nie, ja powiedziałbym, siostra, że bardzo, ale w miarę dobrze. Jak na twoje zdolności? Jak na moje, to jest ideolo. No poza tym jednym zagadkiem, na której się zatrzymałem na pół godziny. Bo to akurat było fatalne. Ale dobra, F5. Aha. No, siostra, GLaDOS jest przecież stworzona po to, żeby torturować i inne takie rzeczy. Co się stanie, jak ja kliknę przycisk? Czy coś zepsułem? Tak,
Tak, zepsułem. Ha. Okej. Okay. Tylko jak mam tu pomóc? Aha. Jak tam spadają, co nic... A, dobra, teraz już zauważyłem. Czyli szyba jest rozwalona, dobra, to ułatwia sprawę. Dobra, obym tylko nie zepsuł. Tak, dobra, o to w tym chodziło. Biały pozwala stawiać na sobie portale. Więc dobra, to tu, to tu. Jeśli nie zepsułem, to mogę teraz uciec. Mhm, chcę. Chyba nie zepsułem w takim wypadku. Umim w mózga. Wielka pułapka. Dobra, czy to nie tak? Dobra, to jest akurat easy, bo wiem, co trzeba zrobić. No cóż, pomarańczowy glut. Mówiłem ci, siostra. Dobra. Białe, białe. A tutaj coś spada chyba. Wiem, siostra, tylko mi zastanawia, co ja mam tutaj zrobić. I co? A, bomby, dobra. Tej bomby z runem. To, że tu mam biały i tu mam biały, to raczej nic nie zmienia. Znaczy, dobra, to jest akurat oczywiste. Co trzeba zrobić najpierw? Tylko wyżej i bardziej na środku. Albo raczej niżej, powinien powiedzieć. Dobra. Więc pierwszy aspekt zrobiony, jakaś tam... Dobra, to już wiem, co tam trzeba zrobić. Pokażę ci, siostra, tylko najpierw F5 muszę zarzucić. To jest stara sztuczka, którą też uczyłem się przez pół godziny, jeśli nie lepiej. Patrz. F5. Szybkim zapisem, patrz. I tutaj bomby wypadają co jakiś czas, więc no. Problem w tym, że w sumie nie wiem, co dalej. Mhm. Nie, o, za szybko! Z czym ja tak zlamiłem? Labos, jest przykro. Nie jest przykro. Ona została stworzona po to, żeby takie rzeczy gadać. No przecież... Nie wiem. Nie. Nic nowego. GLaDOS potrafi powiedzieć co zechcesz, byleby tylko cię przekonać do swoich racji. Chociaż teraz nie potrafi. Chociaż teraz, jak już mówiłem, ona nie może kłamać, bo jest ziemniakiem. No właśnie! Więc no. Ziemniaczki nie kłamią. Chociaż. Teraz jest podłączony do portalowego działka. Działko portalowe wytwarza dużo prądu, więc no.
Dobra, dobra. Fajnie gledasz, ale już tylko dałaś. O nie. To jest za trudne. Co ja mam tu zrobić? Chyba zepsułem grę. Tak się nie powinno robić. Ale wcale. Nie, tak serio, wow. Jesteś geniuszem. Te teksty są dużo łatwiejsze niż to, co było ostatnio. A to też dużo lamiłem w ogóle. I teraz co dalej? A, easy. Easy. Okej. Czyżby? Czyżby to już był ten moment? Bardzo możliwe, że tu jest ten moment. Tak! To jest ten moment! W takim też wypadku, pozwólcie, że zrobię krótką przerwę dla siebie, dla was to nic nie będzie. Bo muszę się mentalnie przygotować na to, co nadchodzi. Dobra, ludzie. Przygotowałem się najlepiej jak mogę. I pora na to. Papa ziemniak. Yeah. Halo, zboże, tutaj jestem. Dobra. No dobra. Cicho, siostra, tu mam limit czasowy. Tak, Whitley, tak, Whitley, no dalej, przekonfigurowuj mi tarczę, bo to na pewno ci pomoże. Well,
Dobra. Mamy 3 minuty. I dobra, GLaDOS, dawaj. Dobra, to jeszcze raz trzeba tam wleźć. Dobra. Core corruption at 75%. Reactor explosion timer destroyed. Reactor explosion uncertainty emergency preemption protocol initiated. This facility will self-destruct in 2 minutes. Enough! I told you not to put these cores on, but you don't listen, do you? Quiet. All quietly, not listening to a word I say. Dobra. Silent worst. To będzie easy. Dobra, czyżby znowu tam, czy gdzie indziej tym razem? A, tutaj! A, dobra. Nie, to jednak będzie łatwiejsze niż myślałem. Dobra. Hyc? Nie! Nie wiem. Dobra! Substitute core. Are you ready to start? Corrupted core, are you ready to start? What do you think? Interpreting vague answer as yes. No! Didn't pick up on my sarcasm. Stalemate detected. Fire detected in the stalemate resolution annex. Extinguishing. Ah, oh, that just cleans right off, does it? Well, that would have been good to know a little earlier. Stalemate resolution associated. Please press the stalemate resolution button. Do not press that button. Do not do it! I forbid you to press it! Dobra, tylko jak tam wejść? Dobra. Tylko jak tam wleźć? Aha, dobra. To było łatwiejsze niż myślałem. Dobra. Tak, siostra, portal na Księżycu. Dobrze myślisz, portal na Księżycu. Nie uratowaliśmy. I kosmiczny rdzeń się cieszy, że jest w kosmosie. Pa, pa! I patrzcie, widzicie jaka grzeczna GLaDOS? Zabrała nas z Księżyca, nie pozwoliła nam umrzeć. Widzicie jaka grzeczna? I wcale, i zgaduję, że wcale nie dlatego, tylko że po prostu chce sobie wykorzystać nas do dalszych testów. Nie, ani trochę dlatego. No ale cóż, udało się. I powiem szczerze, że się zaskoczyłem, myślałem, że będę lamił bardziej. A tu proszę. Wszystko się udało. Being Carolyn taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy,
when all along you were my best friend. The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson. Where Carolyn lives in my brain. Carolyn, deleted. Goodbye, Carolyn. You know, deleting Carolyn just now taught me a valuable lesson. Mom. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest, killing you is hard. You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me, or put me in a potato, or fed me to birds. I had a pretty good life. And then you showed up, you dangerous, mute lunatic. So you know what? You win. Just go. It's been fun. Don't come back. Glados nas wyrzuciła. Okej. Więc cóż. Udało się. Udało się ukończyć portola. Mhm. Śpiewające wieżyczki. Bądźcie szczerze, siostra chyba największa tajemnica portola. Wiem, że tam niektórzy się tym zajmowali i coś tam wyczytali z ich śpiewania, chociaż... Ja tam się nigdy z tym nie interesowałem jakoś szczególnie. Aż na wszystko jest dużo wieżyczek i wszystkie śpiewają. No. Nie fajnie śpiewają. Tak, bardzo ładnie. I tutaj się zaczyna taka prawdziwa część śpiewania, z której właśnie da się coś wyczytać. Nie wiem po jakiemu to i nie wiem o co chodzi, ale no. Jest piosenka i z tyłu jakaś wielka królewska wieżyczka w panterkę. Mam nadzieję, że YouTube nie będzie się do tego przyczepiał, jako że jest to część gry nadal. Bo powiem szczerze, do... jak to się nazywało? Still Alive się przyczepił przy pierwszym portalu. To szczęście udało mi się wyjaśnić sprawę, ale... No więc te... Ale żeby nie było. Ze względu bezpieczeństwa musisz liczyć z tym, że piosenki końcowej wam nie pokażę. Inaczej mówiąc, piosenkę o nazwie Want to Gone musisz sobie sami usłyszeć. Bo wiem, że tutaj YouTube się bardzo czepia. A to gdzie znajdowała się cała placówka? Ładne. Na środku niczego, ze zbożem. W szopie. To. I odzyskaliśmy kostkę przyjaciela z pierwszego portala. Dobra, to ja w tym momencie kończę, bo jak mówiłem... Albo dobra, wiecie co mi tam szkodzi? W najgorszym wypadku po prostu będę miał copyright strike, ale proszę, posłuchajcie sobie pięknej piosenki. A ja wam dziękuję za uwagę. To był Portal Dwójka i do zobaczenia już za tydzień w innej grze logicznej. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster.
me to see it all. I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. I'm in space. I know who you are, mate. Yeah, we're both in space. Space! Anyway, you know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'm in space. I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And I am genuinely sorry. I'm in space. The end. No, więc już definitywnie koniec. Jeżeli nie było tak, wiem, że jest tryb kooperacji, ale póki co nie mam z kim i nie planuję go ogrywać, więc no. Mniejsza z tym. To już naprawdę wszystko, więc do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej.